Pluszaki, rozrabiaki. Podziel się i zyskaj. W pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. Pluszaki bawią, pluszaki broją, pluszaki psocą. Kto psoci, kto? Oto miejsce, w którym pluszaki czekają na pierwsze spotkanie z dzieckiem, które je wybierze, przytuli i zabierze ze sobą do domu. Mieszkają tu stojąc w idealnym porządku i wyglądają podobnie jak inne, zwykłe zabawki. Tylko nieliczni wiedzą, że każdy pluszak tutaj żyje, bawi się, uczy i rozrabia. Jeśli zaprzyjaźnisz się z którymś, może zdradzi ci swoje tajemnice? Przed przygodą się nie schowasz, zajrzyj dziś do pluszakowa. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. Witaj, moje drogie dziecko. Byłeś tu już kiedyś? Tak. Znajdź swoje imię lub znak, a twój przewodnik oprowadzi cię po pluszakowie. Dalej. Przewodnik po grze. Witaj w pluszakowie, naszym magicznym i tajemniczym sklepie z zabawkami. Jeśli chcesz, rozejrzyj się najpierw po sklepie, kierując kursor myszki w lewą lub prawą stronę. Możesz klikać na różne obiekty znajdujące się na ekranie. Niektóre z nich mogą zareagować na taką zaczepkę. U dołu ekranu znajduje się wybrany przez Ciebie pluszak. Będzie on wędrować po pluszakowie razem z Tobą, a jeśli zajdzie taka konieczność, podpowie Ci, gdzie w danej chwili warto się udać. U góry ekranu znajduje się ikona sakiewki, pod którą znajdziesz informacje o ilości zebranych przez Ciebie plusztonów. Plusztony rosną na pędach na terenie całego pluszakowa. Klikaj na nie, aby je zebrać. I pamiętaj, niezebrany pluszton znika po pewnym czasie. U góry ekranu znajduje się również telewizorek, w którym będziesz mógł obejrzeć filmy składające się na fabułę gry. W każdym pomieszczeniu znajdują się obiekty, których kliknięcie uruchomi minigry. Na przykład tę z projektowaniem sklepowej wystawy. Lub zabawę z pająkiem w kółko i krzyżak. To znaczy kółko i krzyżyk. Jeśli będziesz chciał udać się do innych pomieszczeń w sklepie, przesuń kursor do prawego lub lewego krańca ekranu i kliknij, gdy zmieni się w żółtą strzałkę. A tymczasem baw się dobrze w pluszakowie, z tulkiem, kolcem, łatkiem, z drapką i pusią, swoimi nowymi przyjaciółmi. Jeśli będziesz potrzebować pomocy, kliknij na ikonę ze znakiem zapytania u dołu ekranu. Tego popołudnia pluszaki z przejęciem budowały z klocków wymyśloną przez siebie krainę zabawy. W krainie tej miało być zawsze ciepło. Miało tam nie być żadnych obowiązków, ale za to dużo czasu na zabawę. Zapewne pluszaki wybudowałyby z krainy cały kontynent wielkości pluszakowa, gdyby nie nagła wieść o nowej dostawie zabawek do sklepu. Pluszaki! Kochani, przyszła nowa dostawa. Chodźcie zobaczyć, jakie fajne zabawki zamówiłem. Zabawki? Nowe? Ja pierwszy! Jak się masz? Świetnie się składa, że jesteś w pluszakowie. Co? Tęskniło się za kolcem, he? Gdzie byłeś tak długo? Do pluszakowa przyszła nowa dostawa zabawek. Chodźmy szybko do magazynu sprawdzić, czym się dziś pobawimy. Magazyn. Kliknij na wózek z dostawą. Zobaczymy nowe zabawki. Gra po kolei. Co to? Ja! Jaki fajny! Ja też chcę!
Ale bryka! Skąd masz? No, no, niezły wóz. Daj się przejechać. Ale ja dopiero wsiadłem. No, no nie bądź taki. No każdy ma prawo się nim bawić. Stąd będzie widać lepiej. Tylko nie ruszaj. No wyłaź! Teraz ja! Ja! No, no wyłaź! Teraz ja! Ja! Ale ja dopiero wsiadłem. Dziadku! Kupiłem tylko jeden taki samochodzik. Ale skoro nie umiecie się nim dzielić, to chyba żadne z was nie będzie mogło się nim bawić. O nie! Dziadku, prosimy. Musicie znaleźć sposób na to, żeby każdy mógł pobawić się samochodem tak samo jak inni. Ale ja też chcę być kierowcą. Ja też. W takim razie każdy po kolei niech będzie kierowcą. I niech po drodze zabiera kogoś, kto wtedy staje się kierowcą. I tak dalej, i tak dalej. Świetny pomysł! Każdy po kolei! Kliknij na samochód, aby każdy mógł się nim pobawić. Gra po kolei. Kieruj samochodem przy pomocy strzałek na klawiaturze. Pamiętaj, żeby po drodze zabierać inne pluszaki i dać im kolejno poprowadzić auto. Teraz twoja kolej. Dziękuję. Chętnie zabiorę następnego pasażera. Proszę, teraz ty poprowadź. Dziękuję. Chętnie zabiorę następnego pasażera. Proszę, teraz ty poprowadź. Dziękuję. Chętnie zabiorę następnego pasażera. Proszę, teraz ty poprowadź. W drogę! Właśnie tak! A co to? Chyba jakiś list. Od dziadka. Dajcie, ja przeczytam. Kochani, widziałem, że świetnie się bawicie, więc nie chciałem wam przerywać. Poszedłem na spacer, bo później podobno ma być straszna ulewa. Cieszę się, że umiecie się już dzielić. Z tej okazji każdemu z was zostawiam nagrodę. Do zobaczenia, dziadek Ambroży. Szybko, na ląd! Ojej, i co my teraz zrobimy? Dobrze, że przynajmniej nagrody się uratowały. Właśnie! Sprawdźmy, co dostaliśmy. Wspaniale! Teraz będę mógł pisać swój pamiętnik. Ach, jaki piękny! Zawsze marzyłam o szalu takim jak ten. Oho! Wreszcie będę berkiem, nie ruszając się z miejsca. Oh, 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 oh. Ale będę sobie grał! Bombastyczny prezent! Ten dziadek to jest kochany!
Ojej, a jak my teraz wrócimy do dziadka? W sumie moglibyśmy zbudować statek z tego, co dostaliśmy. Z deskorolki pokład, z ołówka maszt, z szalu żagiel. O nie! Nie oddam swojego szalu na żagiel. I ja swojego ołówka na maszt. A ja na pewno nie oddam deskorolki. O nie! Uciekam! Kryć się! Kliknij na palmę na wyspie. Wszyscy się pochowali. Trzeba ich znaleźć. Gra w chowanego. Pałka za pałka dwa kije. Kto się nie schowa, ten kryje. Ty kryjesz! Znajdź wszystkich, którzy ukryli się na wyspie, a będą musieli oddać fanty na budowę statku. No dobrze, złapałeś mnie. A więc przeznaczam swój fant na budowę statku. No dobrze, złapałeś mnie. A więc przeznaczam swój fant na budowę statku. No dobrze, złapałeś mnie. A więc przeznaczam swój fant na budowę statku. No dobrze, złapałeś mnie. A więc przeznaczam swój fant na budowę statku. No dobrze, złapałeś mnie. A więc przeznaczam swój fant na budowę okrętu. Właśnie tak. No to zdaje się już wszystko, co mamy. I niby jak mamy z tego zbudować statek? Wrócić do Pluszakowa? Powrót do Pluszakowa jest całkiem realny. Musicie tylko postępować według moich instrukcji. Kliknij na wodę otaczającą wyspę, a dowiemy się, jaki zdrabka ma pomysł na budowę statku i powrót do domu. Gra, budowa statku. Przeciągaj na piasek elementy, o których mówi zdrabka i postępuj według jej instrukcji. Najpierw weź deskorolkę, odwróć ją klikając na strzałkę, a następnie trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, poruszaj myszką tak, aby deskorolka ułożyła się do góry nogami. Teraz odkręćmy od niej kółka. Dobrze, teraz obróć deskę na drugą stronę. Wspaniale! A teraz weź ołówek i postaw go na środku deski gumką do góry, jak maszt. A teraz weź szal pusi i umieść go wzdłuż ołówka tak, aby na górze i na dole przywiązać go frędzlami do masztu. Dobrze, a teraz należy wziąć linę i przywiązać ją w odpowiednich miejscach u góry na zewnętrznych rogach żagla. Teraz brakuje nam tylko steru. Weź gitarę. Ustaw ją pod kątem, jako ster.
Tak trzymaj! Dziadek! Dziadku! Byliśmy na wyspie, zupełnie sami. Nie mogliśmy wrócić do Pluszakowa. Ale udało się wam. Tak, bo wiesz, zbudowaliśmy statek. Dlatego, że każdy z nas podzielił się swoją nagrodą. Dziadku, czy ty przypadkiem nie wiedziałeś, że my trafimy na tę wyspę z nagrodami od ciebie? Wiem tylko, że jestem z was dumny. Potraficie się dzielić nawet tym, o czym marzyliście, aby mieć wyłącznie na własność. Ale przecież dzieląc się, nic nie straciliśmy. A nawet zyskaliśmy jeszcze więcej. No to w takim razie będziecie wiedzieli, co zrobić z tym słodkim nadmiarem. Kliknij na papierową torbę od dziadka. Ciekawe, co w niej jest. Gra Dzielenie się jest słodkie. Podziel zawartość torby tak, aby każdy dostał taką samą ilość łakoci. Doskonale! Teraz wszyscy możemy skosztować łakoci. Reklama. Pokoloruj plakat na ścianę sklepu, który będzie zachęcał dzieci do odwiedzania Pluszakowa. Kliknij pędzlem na wybrany kolor farby, a potem na obszar, który chcesz pokolorować. Możesz też urozmaicić plakat z templami, klikając nimi na ekranie. Jeśli chcesz, aby twój plakat zawisł na ekranie sklepu, zatwierdź go, klikając na ikonę z zielonym znakiem. Dalej.
Zatwierdź reklamę. Wyjście. Telewizorek. Wszystkie scenki, jakie obejrzałeś do tej pory, są zgromadzone w telewizorku. Możesz je przewijać, używając przycisków z czerwonymi strzałkami. Aby obejrzeć wybraną scenkę, kliknij na przycisk z zieloną strzałką. To tak, jakby w telewizorku zapisane były wspomnienia pluszaków. Następna scena. Wyjście. Wyjście. Czy na pewno chcesz zakończyć grę? Tak. Do zobaczenia w Pluszakowie! W Pluszakowie, w Pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. Pluszaki bawią, pluszaki broją, pluszaki psocą. Kto psoci, kto? To pluszak kolec. Razem z kolcem broi łatek, taki z niego jest gagatek. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. W Pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. W następnym odcinku przekonasz się, że cukier nie krzepi, a zdrowie to skarb. Więc razem z pluszakami odzyskaj apetyt na zdrowie. Nowy numer już od 23 grudnia w kioskach.